witajcie. Zapraszam Was na test Renault Arkana. O ten model Renówki od dawna mnie prosiliście i w końcu udało mi się z działem prasowym Renault Polska umówić termin testu. Także jest mi bardzo miło i zapraszam Was na dzisiejszą prezentację auta oraz wrażenia z jazdy. Klasycznie dla Renówek mamy kartę hands-free. Co ciekawe, działa ona nie tylko, gdy zbliżamy się do samochodu i odregulowujemy, ale podobnie zadziała, jak się odsuwamy. Mówię to tym, którzy nie są zaznajomieni z systemem, czyli pełne zamykanie, otwieranie samochodu, to co właśnie widzicie, lusterka się złożyły. I to jest fajne. A teraz przejdźmy do silnika, bo to, co pod maską, a więc serce układu, jest chyba dla wszystkich najważniejsze. A pod maską serce układu, a więc jednostka hybrydowa, czyli wolno ssące 1,6 litra, generujące tylko 69 kW. Dla wygody użytkownika dwa teleskopy. Samochód prezentuje się świetnie w tym kolorze i czarnym dachu. Nie jest to panorama, co zaraz Wam z wnętrza pokażę, ale moim zdaniem kapitalne połączenie kolorystyczne. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda jeszcze z tyłu. Wszystko się łączy, stanowi jedną spójną całość. Szyba nie oddziela się od dachu. No, w normalnych wersjach kolorystycznych z klasycznym dachem blaszanym czy aluminiowym wygląda to no, dużo skromniej, dużo mniej okazale. A jeśli już mamy fajne nadwozie coupé, no widzicie właśnie cały czas karta otwiera mi się, zamyka. Zaraz włożę ją do środka. No, wygląda to moim zdaniem gangstersko. Jeśli miałbym się decydować na coupé'kę w tym właśnie modelu, to tylko i wyłącznie z taką wersją kolorystyczną. Dajcie znać, co myślicie, ale mi się to bardzo podoba. Otwieramy drzwi. No i tak, Renówka podniosła bardzo, bardzo podnieśli standard Renault, jeśli chodzi o przyciski do obsługi szyb. Wszędzie auto, chyba się wzorowali na autach japońskich. Tu, co mnie bardzo cieszy, w dzisiejszej aurze mamy podgrzewany wieniec kierownicy, no standardowy lane assist, rozjaśnianie deski, ustawianie, uwaga, regulowanie świateł. Uwaga, regulowanie świateł mimo pełnych LEDów. Widzicie, jakie numery? Nie ma autopoziomowania, to tak w modnym temacie ostatnimi czasy na moim kanale. Renault zdążyło nas już przyzwyczaić do tego bardziej sterczącego w pionie niż w poziomie tabletu, ale zobaczcie, nie wystaje on poza deskę, więc i tak jest w porządku. Tu nie za duży parametr lusterka względem właśnie tego no, końca wierzchołku ekranu. W ogóle wszystko jest jakby takie troszkę skompresowane. Jak ktoś jest wyższy, to może się czuć troszeczkę takie wrażenie jak w transporterze opancerzonym. Ta szyba wydaje się nie za wysoka. Ogólnie no, kupejka nie powinna być za wysoka. Wiadomo, dach nie powinien być za daleko, no ale tak to wygląda. Wnętrze bardzo ładne, w podsuficie LEDy zarówno z przodu, jak i z tyłu, co cieszy, bardzo jasne światełka LEDowe. Już Wam zademonstruję. Pyk, w nocy oświetlają elegancko całą kabinę, która wcale nie jest jasna, beżowa, kremowa, więc tutaj pod tym względem nikt nie będzie rozczarowany. Opcjonalne nagłośnienie Bose, też jest elegancko. Zobaczcie, jeszcze fajna rzecz, takie rękawy są, żeby zminimalizować zabrudzenia auta. Ktoś, kto jeździ w bardzo zapylonym terenie, gdzie jest dużo pyłu, piachu, błota, doceni takie rozwiązanie. Ten rękaw okala nam od spodu całość, więc nie będzie nam się wszystko kurzyło i brudziło. A jednak ze względów estetycznych w tak pięknym nadwoziu myślę, że jest to ważne. Nie każde auto to oferuje. No właśnie, i wariuje ten system keyless, muszę go zostawić. Znaczy wariuje, zachowuje się zgodnie z jego założeniami. Po prostu myśli, że już się oddalam od samochodu. Z tyłu nikt nie wytanił. Tu jest mięciutko, ogólnie w porządku. Auto wydaje się być wykonane ze starannością i dbałością o detale. Co cieszy, przejdę od razu do bagażnika, ponieważ nie chcę, żeby test trwał bardzo długo, więc postaram się w miarę streścić. Zobaczcie, ogromny bagażnik, ale jak odebrałem auto, podłoga była nieco wyżej. To Wam zademonstruję jedną ręką. O! Da się to zrobić, pyk, i mamy bez uskoku, więc jak wsadzamy coś ciężkiego, możemy po prostu wjechać pudłem czy jakąś walizą ciężką, nie będzie w zagłębieniu, nie będziemy musieli się męczyć wyszarpując bagaż. Jeśli chodzi o klapę bagażnika, no to szału nie ma, widzicie, że mocno trzeba uważać na zamek, jak ktoś jest wyższy, no ale cóż, nie ma ideałów. LEDowe
podświetlenie tablicy, kamera cofania, o tym wszystkim w czasie jazdy zaraz będzie o kamerze cofania jakość obrazu. Generalnie bagażnik nie rozczarowuje, powiem więcej, jest pakowny, a szczególnie w tej wersji, gdy podłogę sobie opuścimy, jest dobrze. A sprawdźmy, co jest pod spodem. A pod spodem jest jakiś tam kluczyk, nic tu nie widzę, pewnie jakieś ustrojstwo, kit czy coś. Nie no, koła zapasowego tu nie widzę. Chyba, że jak to we Francuzach pod spodem, to już nie te czasy. Dobra, potem się z tym uporam, bo teraz ważniejsze sprawy. Gasoline, jeszcze jakieś krzaczory chińskie. Widzicie, 95 albo 8, kto co woli, co kto lubi, można i setkę lać. Pozdrawiam widzów kanału, którzy tam leją racingi do nie za wielkich jednostek. To już mówię, co kto uważa za najrozsądniejsze, kto bogatemu zabroni. Dwa porty USB i 12-woltowa zaślepka, która nie jest gniazdem 12-woltowym, jest po prostu... A może jest, ale nie jestem w stanie tego odczepić. No, w każdym razie przewidziany pod 12-woltowe gniazdo. Na pewno. No i wnętrze. Wybaczcie za fotelik, no ale rodzina 2 plus 4, więc trudno mi się tego wszystkiego pozbywać za każdym razem. Musicie jakoś z tym żyć. A przede wszystkim ja muszę jakoś z tym żyć. Dziwna sprawa z tym podłokietnikiem. Trochę taki kanciasty, uderzam się w niego. Mogliby to jakoś troszkę lepiej rozwiązać. Można go przesuwać. Ale... nie jestem fanem tego rozwiązania. Uderzam się. O, nie można już go bardziej cofnąć, a w te kanty się uderzam. Także to akurat do zminusowania. Natomiast cała reszta, bardzo mi się podoba. Kokpit taki na sportowo, otulający kierowcę. No ogólnie, słuchajcie, no wszystko. Począwszy od wrażeń po otwarciu drzwi, przez samą akustykę, zamykania, otwierania drzwi. To wszystko sprawia wrażenie takiego solidnego kawału mięcha samochodowego. Dlatego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że Renault zbudowało Arkanę w taki, a nie inny sposób. A teraz przejdźmy do wrażeń z jazdy, bo tutaj będzie kilka zalet oraz wad, jak zawsze. No widzicie, niemal zapomniałem, a co to byłaby za recenzja SCF bez pokazania Wam hamulców i opon. 215, 55, 18, 95H outside, żeby nikt się nie pomylił. Kumo ECSTA HS51. Taki dokładnie model na fabryczny montaż Renault wybrało do tego modelu. Tarcza, no nie za mała, nie za duża, taka powiedziałbym optymalna, chociaż mogłaby być większa oczywiście, jak zawsze. Wentylowana, ładna felga. Podoba mi się ten wzór, czarno-srebrny. No i z tyłu tarcza już niewentylowana. Rozmiar ten sam, 215, 55, 18. Auto, jak to? W SUV-ie, mimo tego, że kupejka wyżej zawieszone, więc nie straszne nam są krawężniki, zjazdy z jakichś spowalniaczy, progów. Oczywiście zawsze trzeba zwolnić, ale raczej nie przywalimy przodem ani tyłem auta. No dobra, jadymy. No dobrze, moi mili, ruszamy tą hybrydą, o której Wam opowiem w czasie jazdy. A jest o czym. Odpalamy elektrownię i silnik spalinowy. Po odpaleniu, podobnie jak w aucie elektrycznym, nie słyszymy nic, za wyjątkiem jakiegoś pikadełka. Jest to typowe dla aut hybrydowych, że odpalamy na prądzie. Szczególnie jak silnik mamy ciepły. Ale odnośnie kamery cofania, ponieważ to nie będzie oczywiście materiał sponsorowany jak żaden test auta na moim kanale, to nowym widzom od razu mówię, a starzy już dobrze o tym wiedzą, pozdrawiam wszystkich stałych podglądaczy kanału. Kamera cofania niestety nie zachwyca rozdzielczością. Po tak fantastycznej kamerze cofania, jaką miałem przed tym autem, a więc w aucie Seres 3, chińskim elektryku, tam się zachwycałem, no bo porównywałem kamerę Chińczyka do mercedesowskich najlepszych kamer i nawet odważę się na stwierdzenie, że pod względem różnych bajerów tego lotu z drona dookoła samochodu efektów, tamta kamera w Seres 3 jeszcze wychodziła o krok dalej na prowadzenie względem mercedesowskich. To tutaj jest to rozczarowanie. Ogólnie kamera cofania jest to jakiś tam minus. Rozdzielczość poniżej dzisiejszych standardów i tak. Ale jest. Ostrzeżenie o poprzecznym ruchu, gdy cofamy się, strzałeczki są, pikadełko, czy z prawej, czy z lewej coś nadjeżdża. Bardzo dobrze działa i za to się należy pochwała Renault. W ogóle auto jest naszpikowane wszystkimi nowinkami, jak pełny adaptacyjny tempomat, właśnie to w Cross Traffic Alert, czyli to ostrzeżenie o ruchu poprzecznym. Mnóstwo różnych dodatków elektroniki, która czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Powiem Wam coś, co mnie zaskoczyło w tym samochodzie.
To jest zużycie paliwa. Testuję dla Was wariant 69 kW. Z tego co się orientuję, ta hybryda wychodzi w dwóch wariantach mocy. Mam jakiś mały problem z tym. No, próbowałem to wygooglować, szukać, żeby ten test był bardzo merytoryczny, a nie taki do skoku, ale mam problem, no bo wychodzi ta hybryda teraz w silniku 1.33 bodajże, o mocy chyba 140 koni. Ja testuję dla Was silnik 1.6, to jest oczywiście wolnosącza czterocylindrowa jednostka, o mocy, tak jak powiedziałem, poniżej 100 koni, niecałe 100 koni mamy i o dziwo ten samochód odpycha się bardzo dobrze, dzięki wsparciu prądowemu wsparciu, dzięki temu, że prąd dopala, działa jak dopalacz, nie mamy tu turbiny i dzięki temu to spalanie właśnie, o którym zaraz powiem, jest bardzo niskie jak na 1.6 czterocylindrowe. Kultura pracy tego układu jest niesamowita. Płyniemy po mieście, spalanie w okolicach 6 litrów z kawałeczkiem w tych warunkach, czyli około 10 stopni Celsjusza, rano nawet zimniej. Jestem zaskoczony spalaniem w trybie MySense ustawionym, tak jak jeżdżę przez cały ten test. Silnik jest takie angielskie słowo peppy, czyli jest taki żywy, zrywny. Cała ta jednostka, mówię oczywiście o tandemie elektrycznego silnika razem ze spalinowym, odnosi się wrażenie, że ten silnik spalinowy służy tylko po to, gdy mamy naprawdę pełne zapotrzebowanie na moc, ewentualnie gdy właśnie prądu nam brakuje, stoimy, no to włącza się jako generator prądu, no i na zasadzie pracy lokomotywy spalinowej dokładnie działa na tej zasadzie, czyli silnik spalinowy tylko i wyłącznie po to jest, żeby dawać prąd, który radzi sobie zdecydowanie lepiej bez skrzyni biegów i tak dalej, z napędzeniem gigantycznego składu. Ale chciałem Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że testowałem najnowszego Captura w pełnej hybrydzie typu plug-in, czyli PHEV, i tam zachwycałem się tym, że to auto było naprawdę oszczędne, mimo tego, że grzałem nim zdrowo 130-140 po autostradzie wtedy z rodziną. Zrobiliśmy taki wypad w Polskę. No możecie obejrzeć ten test, gdzieś tam Wam go podlinkuję, jak jeszcze nie widzieliście. Bardzo fajny samochód i zespół napędowy, z tym, że tam, mówię, działałem dwukrotnie go ładując. Była to hybryda ładowana. Można było zrobić nawet w potwornej ulewie, sprawdziłem bezpieczeństwo tego rozwiązania. Ładował się samochód po kablu elektrycznym i nic się nie wydarzyło, żadne błędy nie wyskoczyły, żadnego zwarcia na szczęście nie było, także bezpieczne, to na pewno rozwiązanie bezpieczne, ale zwrotność tego samochodu to chyba widzieliście, nie wymaga komentarza, jest bardzo dobry. W ogóle mam takie nieodparte wrażenie, że ten samochód jest, jeśli chodzi o markę Renault, najlepszą Renówką, z jaką się spotkałem do tej pory. Odważne, co? Może nie pamiętam już wszystkich Renówek, prawie 6 lat się tym zajmuję. Sporo się ich przewinęło na kanale. Na pewno Espace zrobiło też na mnie duże wrażenie z racji, no wiadomo, mam sporo dzieci, więc jest to auto dużo bardziej przyjazne dużej, dużej rodzinie, takiej jak moja, niż ten samochód, bo tu jakoś tam z tyłu się ta trójka zmieści, no ale to maksymalnie 5 osób zapakujemy. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak to auto zostało zaprojektowane, zaserwowane nam, to wszystko jest tak ładnie wyważone. Nawet sama konfiguracja, możemy konfigurować, to Wam zdjęciami pokażę, pewnie tu nie zobaczycie, tryb wspomagania układu kierowniczego, Comfort, Regular, Sport. Mamy też możliwość wpływania na to, co mamy przed sobą, a więc Eco, możemy zmieniać wyświetlacz w pełni wirtualny, Comfort, Regular, Sport, tak samo tu mamy 4 tryby i co mamy jeszcze? Napęd, oświetlenie. Tu jest sytuacja z oświetleniem też do wyboru, do koloru, co kto lubi, maksymalnie od 0 do 100 wsparcie, jeśli chodzi o podświetlenie kabiny. No, mnogość ustawień niesamowita, przy czym chwaliłem zawsze nawigację, zobaczcie jaka gigantyczna mapa, no, ogromna. Mapa, którą nawet słabo widząca osoba w starszym wieku dostrzeże bez problemu, nie ma malutkiego ekraniku jak w niektórych samochodach, jest pod tym względem świetnie. I biorąc pod uwagę całość, może to nie są najistotniejsze sprawy, ale jednak podczas korzystania z samochodu jako daily, bo ta hybryda 1.6 wolnosąca będzie głównie służyła nam jako miejski transporter. W tej chwili mam, wczoraj zresetował mi się, przypadkowo chyba zupełnie, licznik, bo chciałem mieć od początku, no ale zresetował mi się przy spalaniu na poziomie 6.8 i teraz mam 6.5, dwa cykle poranne, rozwożenie dzieci, korki, jak to wiecie, wyobrażacie sobie, co się dzieje w Warszawie. Porównywalnym punktem odniesienia będzie mój prywatny samochód z silnikiem 1.5 TSI,
który niedawno poszedł w cesji. A więc Skoda Superb. Oczywiście no troszeczkę inne samochody, tu mamy Suwa Coupé, tam mieliśmy liftbacka, bardziej limuzynę z dużą paką w formie liftbacka, ale chodzi mi o sam fakt, że 1.5 TSI o mocy 150 koni z manualem paliła mi w takich warunkach, jak właśnie to auto teraz ma 6,4, około 9 litrów. Może tam licząc obwodnicę plus te poranki, no ma 8,5, ale niżej nie było opcji, tu mamy 6,4. Więc co najmniej 2-2,5 litra różnicy względem tamtego auta, a powiem Wam, że biorąc pod uwagę, jak to się odpycha od 0 do 50-60 na godzinę, to czapki z głów, słuchajcie, 1,6 te 69 kW, bo zdaje się tyle jest, to Wam i tak pokazałem na ekranie, jak palnąłem coś, no w każdym razie poniżej 100 koni mechanicznych. I specjalnie poprosiłem Renault Polska o dowód rejestracyjny, żeby nie było tutaj jakiegoś bubla, jakiejś szczopy, bo właśnie mam problem z tymi silnikami, czy to było 1,3, no i tak bym usłyszał różnicę w kulturze pracy, bo 1,33 w Renault brzmi zupełnie inaczej niż 1,6, no ale nieważne, już jest pewne, że tu mamy te 4 garnki 1,6 pod maską tej pojemności jednostki. Natomiast większość tego czasu jedziemy na prądzie. Jedziemy jak autem elektrycznym. Teraz dodamy więcej gazu, tu zmienimy sobie jeszcze tryb jazdy, damy na sport, ale nie ma potrzeby. MySense działa bardzo inteligentnie, ten system, no teraz słychać to wycie. To jest jedyny moment, kiedy to wycie jest dla mnie troszkę natarczywe, ale błyskawicznie znika. Wchodzimy na tryb EV i mamy na desce, wtedy EV się nam zapala. Zużycie paliwa jest bardzo dobre, biorąc pod uwagę to, że benzyna przekroczyła 6 zł za litr, 95, a niestety nieuchronnie zmierza to do rekordów wszechczasów, a więc jak walnie nam 7 zł ta poprzeczka cenowa, to w ogóle nie wiem, jak ludzie będą jeździć tymi wielkimi jednostkami. Przerzucą się chyba naprawdę na hybrydy szybciej niż myśleli, czy elektryki. Ale inwazja aut elektrycznych i hybryd nowoczesnych jest nieunikniona, nieuchronna. Nie unikniecie tego, a testując dla Was takie auto jak właśnie chociażby Renault Arkana, zapewniam Was, że nie ma się czego obawiać. Absolutnie nie ma się czego obawiać. Tymi autami też jeździ bardzo fajnie. System audio Bose odtwarza muzykę i podcasty wystarczająco fajnie. Nie mam tu większych problemów. No, wymaga oczywiście odpowiedniej korekcji. Wiadomo, tony niskie, średnie, wysokie trzeba tam ustawić, bo na płasko, bez szału. Ale to jak w większości. To nie Lexus z systemem Mark Levinson, gdzie mamy niemal audiofilską scenę na ustawieniach seryjne, zerowe, płaskie. Co chcę Wam jeszcze powiedzieć o... czy Bars & Wilkins, Volvo na przykład, XC90, też fantastyczny system audio, drugi, trzeci w moim rankingu sprzętowym audio fabryczne. Samochód robi na mnie na tyle dobre wrażenie, że zupełnie zmienia moje nastawienie do SUV-ów coupé. Kiedyś, powiem Wam szczerze, że uważałem, że SUV coupé to taka ni to pies, ni wydra. Nie wiem, komu to potrzebne. Jak ktoś chce coupéjkę, to bierze normalne, niżej zawieszone auto. Jak ktoś chce SUV-a, no to chce właśnie wykorzystać pełne walory SUV-a, a więc też większą pakę, większy prześwit. Ale zrozumiałem, że ludzie się patrzyli na ten samochód testowy, którym właśnie jadę i nagrywam dla Was. Pytali mnie kilka osób, właśnie widziałem, że aż się zatrzymało na ulicy, żeby popatrzeć. No piękny kolor tego auta widzieliście w prezentacji na początku filmu. No robi wrażenie, przyciąga wzrok, przyciąga uwagę przechodniów, innych kierowców. Jak komuś zależy na pięknie, na estetyce samochodu, którym się porusza, to nie można Renault Arkana tego odmówić. Na pewno wygrywa z innymi modelami tej marki. Uważam, że wcale nie wygląda karykaturalnie, czego już na przykład nie mogę powiedzieć o BMW X4. No tam troszeczkę to jakoś ta koncepcja, nie wiem, bardziej mi się chyba podoba X3 mimo wszystko. Jakaś taka jest bardziej foremna, wygląda przyjemniej, proporcjonalnie jakoś. Ta X4 to taki dziwny mastodont. No ale ten trend przecież zapoczątkowało wiele, wiele lat temu BMW X6, które wprowadziło ten trend SUV-ów coupé. Za tym trendem poszły też inne marki. Posłuchajcie, jak cicho tym się jeździ. I właśnie włączył nam się silnik elektryczny. LOL. Silnik spalinowy, chciałem powiedzieć. Teraz elektryk. Fantastyczne. Spalanie 6,3 litra na setkę. I nie dochodziłem do 7 litrów w porannych cyklach. Podgrzewany fotel, podgrzewany wieniec kierownicy. No malina, rewelacja. Dla kogoś, kto traktuje auto jako, tak kolokwialnie mówiąc, potocznym językiem dupowóz, z punktu A do punktu B, no nie może marudzić na ten samochód. Nie może. Nie ma prawa narzekać. Auto jest bardzo wydajne, jeśli chodzi o zużycie paliwa, bardzo ekonomiczne.
to chciałem powiedzieć. Jest zestrojone tak, że układ kierowniczy pracuje tak, jak tego oczekujemy. Jak powiedziałem, możemy sobie ten tryb układu kierowniczego zmieniać, ale nie mamy takiej potrzeby właściwie, nie mamy takiej potrzeby, bo czy damy sport, czy damy komfort, te różnice są, owszem, nie jakieś gigantyczne, ale ten tryb środkowy, regular, jest moim zdaniem najlepszy, bo w komforcie to już troszkę tak czegoś brakuje. W tym trybie standardowym, o, i ta pozycja zero wyczuwalna, tak ładnie nam odbija do pozycji zero, utrzymuje, tak wraca ta kierownica z zero, bardzo fajnie. Moi drodzy, nie spodziewałem się, że Renault Arkana zrobi na mnie tak dobre wrażenie i tak mi przykro, że zamiast 7 dni okresu testowego tym razem Renault Polska dało mi to auto na 5 dni, uprzedzając, że będzie to krótszy termin, czy się zgadzam. Oczywiście, że się zgodziłem, bo wielu z Was prosiło mnie o testy tego modelu od wielu, wielu miesięcy i w końcu nadarzyła się okazja, no to wziąłem, ale bardzo bym chciał jeszcze sobie pojeździć te 2 dni, raptem tam wyjeździłem około 100 km z tego paliwa, które się nie kończy, wydaje się nie kończyć, 630 km zasięgu, 7 ósmych baku, no ludzie, no po prostu auto niemalże produkujące paliwo, jak kiedyś słynne 1.9 TDI. Dmuchawa, jeśli ją włączymy na pierwszym biegu, troszeczkę jest słyszalna. Jest to auto, które wiadomo, bardzo często pracuje bezszelestnie. Opony Kumo, które pokazałem Wam na początku, dają radę, aczkolwiek podobnie jak z Chińczykami, które miałem okazję testować z Dacia Spring i z większym Seresem 3, no, ten sam producent, chiński. Ale tam no, miałem pewne większe obawy na mokrej nawierzchni, te chińskie opony nie dawały takiego poczucia bezpieczeństwa. Na suchym były owszem ok, nawet nie huczały, ale gdy zrobiła się mrzawka, jakieś takie warunki śliskie, no te opony zachowują się troszkę lepiej. Też nie ma rewelacji, ale zachowują się odczuwalnie od nich lepiej. Gdy przyspieszymy, gdy staniemy na pedale gazu, pedale przyspieszenia, to nie ma tego szalonego buksowania, co było w tamtych chińskich laczkach na wspomnianych poprzednich samochodach. Moi drodzy, nie chcę, żeby film trwał bardzo długo, ma być zwięźlej konkretnie, bo nie za bardzo jest o czym tu opowiadać, dlatego że auto w zasadzie, za wyjątkiem może tego, że przy moim wzroście, kiedy wsiadam, to jest dosyć nisko. Ja siedzę najniżej, jak się da, zwykle tak sobie ustawiam fotel, w niemal każdym aucie, które testuję. Jeśli ktoś ma, tak jak ja, okolice 1,90 m, no to zmartwię Was, że za mną, sam za sobą, kolana na tej plastikowej obudowie bardzo fajnych przednich foteli, ale z tyłu no nie mam komfortu, niestety nie mam komfortu. No i ta kamera cofania, jak powiedziałem, ta rozdzielczość, no troszkę to zminusujemy, nie ma róży bez kolców, nie może być aż tak cukierkowo. Natomiast poza tym, tu troszkę ciasno, też jak ktoś ma grubsze nogi, jest potężniejszy, to troszkę w tej kabinie taka mocno zabudowana ta kabina otula kierowcę, ale ma to też swój urok. Nie każdy jest gigantem, wielkoludem, nie każdy waży 100 kg czy więcej, nie każdy ma 190 czy 2 metry. Zdecydowanie jest to mniejszość populacji. Także większość populacji się odnajdzie tu bez problemu, bezproblemowo w tym samochodzie. Co chciałem Wam jeszcze na koniec powiedzieć. Praca kierunkowskazu, odgłos kierunkowskazu bardzo fajny, zwrotność bardzo dobra, kierownica wykonana fajnie, podgrzewany wieniec. Problem mam tylko właśnie z tym, bo nie wiem, jak się będzie sprawowała ta kolejna wersja, która została bodajże prowadzona później, tak chyba jest, z silnikiem o większej mocy, tam zdaje się 140 koni z hybrydy, mówię o tym wariancie 1.33. To będę musiał dopiero sprawdzić, wybaczcie mi, testuję to, co właśnie Wam prezentuję, czyli 1.6 poniżej 100 koni i zadziwiająco sprawny zespół napędowy, kompletnie, nawet jak jechałem tu z tą rodziną, nie odczuwałem braków mocy, a na papierze wygląda to dość słabo, biorąc pod uwagę tylko parametry jednostki benzynowej. No ale wiemy, jak to ma miejsce w hybrydzie, zastrzyk newtonometrów z prądu, zawsze system dba o to, żeby baterii była około połowa albo więcej. Bateria nie jest oczywiście duża, ale wystarcza, żeby się poruszać tym autem w sposób bardzo przyjemny. Moi drodzy, tapicerka opcjonalna, ten pakiet zimowy, zdaje się, mamy podgrzewany fotel, podgrzewaną kierownicę, te fajne fotele z tą skórą taką dwukolorową na górze. Jestem bardzo zadowolony z tego samochodu i lubię takie momenty, bo wiedziałem, że nie będzie rozczarowania, takiego mega rozczarowania, no bo znam już markę Renault dobrze i lubię te samochody. Natomiast nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. Nawet to podświetlenie, te trzy lampki z tyłu LED-owe, tutaj nie ma żadnego miksu, jakichś żarówek, dziadowania, biedowania, księgowi tu nie przejęli pałeczki i nie przycięli kosztów brutalnie. W kabinie nic nie szokuje tak, nie odrzuca, jakie to jest tandetne, jakie to jest dziadostwo. Ja nie jestem zwolennikiem pukania wszystkich materiałów.
ale wystarczy, że to jest miękkie i nic się nie odzywa. A jest plastyczna, ta dyska jest plastyczna. To chodzi o to, że gdy coś jest bardzo twarde, z twardej skorupy, to przy silnych upałach może zacząć trzeszczeć. Miejcie to na uwadze. Kiedy tu się nagrzewa, to do ogromnych temperatur. Te czarne deski osiągały tam 60 stopni, w upale 70. Już nie mówiąc o tym, że tam wszystko zaczyna pracować pod wpływem tej temperatury, właśnie jakieś tam mocowania, kleje i inne. To zaczyna też strzelać czasami. A w przypadku plastycznej, miękkiej deski z tworzyw sztucznych, mięciutkich, nie ma tej obawy, że to zacznie strzelać. I to jest właśnie dla mnie ważne, bo ja nie lubię strasznie odgłosów. To wszystko też ładnie obite. No, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jedynie to, że może sama ilość miejsca w tej kabinie nieco mogłaby być większa. To jest tak otulający ten samochód kierowcy, ale mówię, ma to swoje plusy też. Nie jest to tylko minus. Jak wspominam, zobaczymy, jak będzie z pakowaniem roweru, bo dzisiaj mi się przyda na powrót z parku prasowego Renault. Jak mi się uda mój elektryczny e-bike tu włożyć, bo to będzie karkułem zadanie. To jest właśnie minus takiej opadającej klapy, tej szyby kupejkowej, względem klasycznej budy, gdzie mamy dużo więcej miejsca i można bez problemu rower zmieścić. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że mi się uda. Regulowana wysokość podłogi, oczywiście na tym niższym poziomie będzie jakoś, chyba dam radę, może nawet cyknę fotkę, jak to wygląda. Moi drodzy, dzięki za ten test. Nie zapomnijcie o innych testach, nie tylko marki Renault, ale Renówek bardzo dużo było, więc wspomniany Captur, PHEV jak najbardziej. I do zobaczenia następnym razem. Stay safe, see ya. Don't forget to subscribe. Chcę Wam jeszcze kilka słów powiedzieć na temat trybu B, lewarka. W lewarku możemy przestawić dźwignię w pozycję B i o ile nie jest to zabieg Renault służący nam tylko na przykład do jazdy w górach, tak jak to mają miejsce, tak jak to sytuacja się odbywa w ciężarówkach czy w autobusach, mówię o retarderze, to na płaskim zauważcie, że jak zdejmę nogę z pedału gazu, ten pasek ładowania, teraz to robię, zobaczcie, jak błyskawicznie wytracamy prędkość, ładowanie jest mega intensywne, odzyskujemy tą energię kinetyczną i teraz pytanie, no to trzeba by wygooglować, bo każda marka ma to inaczej rozwiązane. Czy to jest zamysł, żeby tego używać w mieście i w zasadzie nie korzystać z hamulca nożnego, nie zużywać klocków, tarcz, bo po prostu odzyskujemy w ten sposób, tak silne jest hamowanie silnikiem odzysk tej energii kinetycznej, że dotknięcie pedału nożnego wymagane jest jedynie pod sam koniec, gdy dojeżdżamy do czerwonych światła albo do auta przed nami? To jest pytanie. Trzeba by to wygooglować, bo każda marka, mówię, ma to inaczej rozwiązane tego typu patenty, ale rekuperacja jest tu bezdyskusyjnie, po płaskim jedziemy, mega silna, na pewno światła stopu się zapalają, zobaczcie, rozpędzam się do 48, zdejmuję nogę z pedału gazu i w zasadzie zatrzymamy się do zera bardzo szybko, zwalniamy, zatrzymujemy się niemal całkowicie. No i jest to taki patent, który na pewno się przyda, na pewno w górach, ale w mieście może też, chociaż teraz wrzucę na D.